Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie, Robin Hood, Sherwood Builders, Bandit Trail, demówka na Steamie, giereczki, która wyjdzie w pierwszym kwartale tego roku, więc już niedługo pełna wersja. Moi drodzy, z grą mam śmieszną historię, ponieważ zobaczyłem kiedyś reklamę na Facebooku tej giereczki i sobie myślę, ha, kolejna gra w stylu, wiecie, reklama, która nie jest zgodna z tym, co pewnie będzie w środku. Zbyt ładnie mi to wyglądało na grę, która ma reklamę na Facebooku, nie? Wiecie, mnóstwo jest teraz tych gierek. Zapomniałem o produkcji i jakiś czas temu zobaczyłem, że to rzeczywiście fajnie wygląda. Ja mówię, zagram sobie, patrzę to demko, wchodzę na Steamie, opinie bardzo pozytywne. Także moi drodzy, zagramy. Giereczka jest single player, ale z tego co słyszałem, ma być to coś w stylu Medieval Dynasty, że zacznie się od single player, a z czasem być może zostanie dodane co-op, bądź jakiś nawet multi. Także moi drodzy, wcielamy się w Robin Hooda, czy też naszych banitów w lesie Sherwood. Będziemy budować sobie osadę w lesie i mamy różne aktywności. Także zacznijmy nową grę. Gra jest na razie po angielsku, ale z czasem wiem, że mają być dodane nowe lokalizacje. Także zobaczmy, cóż to demko ma nam do zaprezentowania. Wydaje mi się, że demko jest na kilka godzin gry. Także fajnie. Nagramy je całe. Zobaczmy. Ach, Luciano. Robin of Locksley survived the burning sands of faraway lands as he served his role in the Unforgiving Crusades. He emerged unscathed from deadly skirmishes just to become an exile and face mightier enemies in his own home country. After his previous hideout in Silwich, which was razed to the ground, the forests of Sherwood granted refuge to him and his retinue, while its new rulers threatened all. King Richard the Lionheart's untimely demise plunged England into chaos and left roving bands and their petty warlords free to fight amongst themselves for territory and influence. The Sheriff of Nottingham, a murderer and usurper, exploiting the pervasive lawlessness, pillages one area after another, increasing his power and leaving the poor residents of Sherwood at the mercy of wild fate. Okej, moi drodzy, słuchajcie. Krótkie wprowadzenie dla tych, którzy gdzieś tam z angielskim nie za pan brat. Czyli mamy tutaj klasyczną historię Robin Hooda, czyli Robin z Locksley wraca z krucjaty. Król Ryszard Lwie Serce zostawia pod swoją nieobecność władanie Anglią swemu bratu Janowi bez ziemi, który okrutną ręką praktycznie doprowadza do ruiny królestwa. I tak oto my, powracający z Ziemi Świętej, bierzemy sprawę w swoje ręce jako Robin Hood. Ładnie to wygląda. O kurczę, naprawdę ładnie. A safe haven, speak to Tak, czyli musimy porozmawiać z braciszkiem Takiem. Wow, powiem wam, że ja uwielbiam legendy, historii o Robin Hoodzie. I gry. Naprawdę mamy dobre gry o Robin Hoodzie. Robin Hood Legenda Sherwood, ten stary Commando Style giereczko, która jest zresztą nagrana u mnie na kanale, jak również Robin Hood Defender of the Crown, gra, w którą ogrywałem się za dzieciaka i do której miałem podejście na kanale, jest nagrana. Obie gry wam podlinkuję, natomiast nagrałem tylko jeden odcinek, ponieważ gra, no jest to gra niezoptymalizowana pod dzisiejszy sprzęt, jest już bardzo wiekowa, w związku z czym nie dało się kontynuować rozgrywki, ale zerknijcie sobie, jeżeli lubicie historię Robin Hooda, co walka, dynamiczna czy precyzyjna? Free movement while attacking, albo lock movement while attacking. Okej, co możemy sobie wybrać? Walkę dynamiczną lub precyzyjną. Walka dynamiczna, możemy się poruszać jak chcemy i nie lokujemy widoku na przeciwniku. Natomiast, jeżeli chodzi o walkę precyzyjną, to możemy sobie zablokować na przeciwniku. Czyli jak w Soulsach, ja bym sobie wybrał w precyzyjną. Jest informacja, że w każdym momencie możemy sobie zmienić to. Teraz poziom trudności. Mamy Rogue, Outlaw i Legend. Zagramy sobie na Outlaw, czyli tryb normalny, prawda? Okej. Kurde, ładnie to wygląda. Naprawdę ładnie to wygląda. I płynnie to działa. I jest braciszek Tak, Enter. Przeczytajmy tutorial. Introduction. Głównym celem gry jest wyzwolenie czterech regionów centralnej Anglii spod panowania szeryfa z Nottingham i jego powierników. Eliminowanie wrogów i pomoc bezbronnym. Będziemy eliminując wrogów i pomagając bezbronnym, będziemy zdobywać reputację Robin Hooda w regionie. Jak widzimy, tu są paski reputacji, aż nie oczyścimy dystryktu. Okej.
Jeżeli zdobędziemy 40% reputacji w regionie, będziemy mogli zacząć główny quest fabularny, który zdecyduje o tym, czy jeśli go ukończymy, wyzwolimy region, czy nie. Jak będziemy eksplorować region, będziemy napotykać eventy i questy, czyli tutaj mamy te znaczki. Ratowanie wieśniaków od egzekucji, eskortowanie ich i ratowanie z odporywaczy, atakowanie konwojów, składów zapasów i poborców podatkowych, obrona ludzi przeciwko skorumpowanym rycerzom, bezwzględnym żołnierzom, najeźdźcom oraz inne z innych zagrożeń. I nasz rozwój bohatera będzie zależny od tego, jak będziemy używać naszych skill pointów i jak będziemy rozwijać naszą wioskę. Będziemy mogli również craftować przedmioty, zdobywać specjalne zdolności oraz produkować materiały. Kurczę, rozbudowane, naprawdę rozbudowane. Porozmawiajmy, Berczyk, tak jest tutaj. Jedzenie, mamy jedzenie i wodę tutaj. Czyli co, możemy się napić ze studni, możemy nabrać sobie No dobra, skrawdźmy. Butelkę wody teraz mamy. I miecz, simple sword, ja mogę go założyć, wyrzuciłem przedmiot, ale na szczęście mogę go z powrotem podnieść, dobra. Podejdźmy. Co tu jest, miód? Sól. Podnieśmy też sól. Jest braciszek tak. I always worry when you're away from home. Zawsze się martwię, kiedy nie macie. Jesteś poza domem, Robinie. Oj, mój drogi, szeryf napotka śmierć przede mną. My good friar, the sheriff will face death well before I do. Haughty as always, I'm just glad to see you in good health, friend. Cieszę się, że widzę cię. Cześć, cieszę się, żeś zdrów, druhu. Nie martw się. Nie jesteśmy zagrożeni, jesteśmy tu bezpieczni. Don't worry, we're not in danger this time. We're safe here. Nothing I can do after the nightmare that the Crownsmen brought on us and our old home. Mhm, dobrze. This time they won't run into us. We're well hidden. I saw to that. Jesteśmy dobrze ukryci, nic tam się tu nie stanie. The previous settlement was so goodly. I know you all too well, you crafty fox. I'm aware you're scheming to fight back. What matters is everyone made it out alive. After I defeated Black Henry and freed Marion, the sheriff completely lost his composure. I must stop the enemy before he becomes too powerful. Okej, czyli wychodzi na to, że mieliśmy poprzednią osadę i musieliśmy ją zmienić, musieliśmy uciec, ukryliśmy się tutaj i cieszymy się z tego, że wszyscy przeżyli, pokonaliśmy Czarnego Henry'ego i uratowaliśmy Marion, Lady Marion. The enemies, the king and sheriff don't stop at their own henchmen. You constantly hear about ever more scoundrels plaguing the surroundings of Nottingham. King's allies grow in numbers. Some are bought with land assignment, others threatened with death and confiscations. We must weaken the grip of the king and the sheriff if we are to feel safe here. Okej, czyli król Jan, już nie książę, król Jan, ponieważ Ryszarda nie ma. Urósł w siłę, ma wielu potęczników, jedni po prostu zostali przekupieni ziemią, innym groził śmiercią. Musimy osłabić teraz jego pozycję, jeśli chcemy się czuć bezpieczni we własnym kraju. Definitely, Robin. Recently, little John had his shirt cut. We can't take risks like that. He'll recover. You know him. We each have our crosses to bear. You say so yourself. Mały John ledwo uszedł śmierci, ale wyzdrowieje. Well said. You may be right. This settlement seems secure. Tym razem nikt nas nie znajdzie. This time no one will find us. Time to let an arrow loose right into the beast's heart. Czas uderzyć. I believe you, dear Robin, but before you do that, you must regain your strength. Setting up a new village is exhausting work. Wierzę w ciebie, Robinie, ale zanim to zrobimy, musisz odzyskać swoją siłę. Postawianie nowej wioski wyczerpuje. Eat something, have a drink, rest in your home. We'll talk later. Okej. Czyli mamy equipment and inventory, enter, aby przeczytać tutorial. Dobra, mamy ekwipunek i inwentarz, możemy znaleźć różne przedmioty i otwieramy ekwipunek przyciskiem i przytrzymujemy tab, aby mieć quick bar, ze slotu wybierać przedmioty w szybkim sposób. W plecaku mamy zlimitowane miejsce oraz wagę,
I jak będziemy progresować, to będziemy mogli sobie to zwiększyć, czyli skille, które będą za to odpowiedzialne, perki. Czasami możemy znaleźć specjalne przedmioty, które są... okej. Te przedmioty są związane z questem i one nic nie ważą. Będziemy znajdować różne bronie. I mamy 7 slotów na zbroję, nogawice, rękawice i tak dalej, i tak dalej. Standardowo RPG-owo. Bez ochrony Sherwood będzie... Nie przetrwamy w Sherwood. Będziemy musieli tutaj wybudować różne rzeczy. Okej. Możemy handlować, możemy wyrzucać przedmioty. Dobra, coś tutaj leży. Podnieśmy sobie kamyczki. Dobra, tutaj podniosłem kilka kamyków. Co my musimy teraz zrobić? Zjeść jedzenie i napić się wody. No to tak, jedzenia jeszcze nie mam, wodę już znalazłem. Wino teraz znalazłem. Warto by było zdobyć jakieś jedzenie. Myślę, że braciszek tak mógłby jakieś jedzenie mieć. Czy to jest... Listy tu są różne. Zaginiony syn, czyli mamy różne questy. Mamy różne questy, świetnie. Kim jesteś? Nie mogę z tobą porozmawiać, nie mogę. Sztuka handlu. Możemy znaleźć różnych handlarzy w wiosce. Każdy handlarz ma jakąś inną specjalizację i inne przedmioty nam sprzedaje. I kupią wszystko od nas, więc to jest ważne. Okej. Tutaj w jaki sposób możemy kupować, czyli tak. Czyli od ciebie kupię jedzenie. Dzień dobry. Mortar, bamboo, paint, okej, rusty sword, garlic, chicken. Cheese, kupmy ser za 15... Mogę kupić? Ile mam złota? 500, czyli mógłbym to kupić. Aha, tutaj jest baj. Kupiłem ser. W takim razie możemy sobie zjeść i napić się wody. Teraz tak, jedynka. Nie, czy nie na jedynkę? Tak, okej. Zjedzmy. Dobra, zjedzone, teraz się napijmy. Czy to jest mały John? Tak, to jest mały John. Dobra. Teraz musimy iść się przespać do swojego domu i pogadać z braciszkiem Takiem. Gdzie jest nasz dom? Czy to jest nasz dom? Go sleep in your house. Tutaj jest. Okej, widzę. Tutaj mamy dom. Chowajmy sobie. Jak szybko potrafimy biegać. Dobra, jak tu się wchodzi do tego domu? Leży. Tam corek. Podnieśmy go. Gdzie jesteś? To jest Lady Marion? To jest Lady Marion. Ale na razie nie wyprzedzamy faktów. Po prostu idziemy tutaj. Bed E. I jest zapis gry. Ok, czyli podczas snu zapisujemy sobie grę. Świetnie. Tak. Okej, gra zapisuje się zawsze, kiedy podróżujemy, albo kiedy zbliżymy się do znaku lub stajni. W czasie walki nie możemy dostać save'a oraz podczas specjalnych zadań. I w trakcie... dobra. Nasza skrzynia, w której nie ma nic. Dobra, teraz do braciszka Taka porozmawiajmy. Ale to fajnie wygląda. Have you already managed to get some rest? Good friend, it'll never cease to amaze me how little sleep you need. This can't be healthy. Już udało ci się odpocząć? Oj, przyjacielu, nigdy nie zrozumiem, jak mało snu ci potrzeba. To nie może być zdrowe. It's good for you, as long as you have water instead of wine, good friar. Och, to by też by posłużyło, gdybyś pił wodę zamiast wina. I'm not swayed by this. Besides, those who sleep don't sin. I'll keep my wine. Nie przekonałeś mnie tym. Poza tym, kto śpi, nie grzeszy. Zatrzymam swoje wino. I knew how you'd react. Take it easy, Tuck. Your cask supply is safe. I should think so. It's a strategic reserve for a time of crisis. Certainly. Not another word. Zapewniliśmy go, że nikt nie wypije jego miodu. On powiedział, że trzyma to na kryzysowe sytuacje. I take it you slept so well, you misplaced your weapon. Where is your bow? Gdzie jest twój łuk? This time I didn't lose anything. I broke it during a hunt.
We've had so much work with building a new village that I haven't had time to craft a new one yet. Tym razem nic nie zgubiłem. Zepsuł się podczas polowania. Byliśmy tak zajęci budowaniem nowej wioski, że nie miałem czasu, żeby jeszcze sobie stworzyć nowy łuk. The forest hasn't been kind to us of late. The worst is behind us, however. And now you can take to making your bow in peace. Grab a hatchet and fell a few trees. The wood should suffice for both the bow and the arrows. That's all the help I need. Thank you, Tuck. I know how much you value your weapon. See to crafting it, but be right back. Okej, dostaliśmy od niego sprzęt i musimy sobie teraz pójść drewno zebrać i stworzyć łuk. Dobra, czyli mamy craft, tak? To może tak. Haczecik dałbym sobie na czwóreczkę. Wodę, nie wiem, na piąteczkę. Miecz na jedynkę. Okej, niech będzie. I czwóreczka, tak? Czy to drewno jest do ścięcia? Wow, to nie. To? Też nie. Musi być chyba jakieś specjalne drewno. Chop trees and collect wood. Zobaczmy, jak z tym. Nie. Chyba musimy znaleźć jakieś specjalne drewno. Jeszcze kawałek. Dobra, musimy iść chyba do specjalnych lokacji, w których się to drewno zbiera. A, widzę. Jest podświetlone. Dobra. Teraz pozbierajmy to. Mamy 8, jeszcze więcej trzeba zebrać. Szukamy takich drzewek do ścięcia. Tam widzę na górę. To idziemy. Potrzebujemy na łuk i na strzałę. Też jest. Ładnie ten las wygląda. Coś mi w lewym rogu, coś mi na czerwono. Plumka. Nie wiem, czy nie zjadłem za mało. Może zaraz pomyślimy o tym jedzeniu. Wow, aż padł mi zwycięczenie nasz Robin. Craft bow. Crafting. Enter. Okej, specjalne przedmioty i trzeba znaleźć też receptę, ale podstawowe przedmioty chyba możemy craftić w tym miejscu. Nie, musimy się udać. Bedware, Trader, Construction, Stable Master. O! Sons of Adam, Reputation of Games, Enemies in Camp. Musimy najpierw reputację zdobyć, żeby tam to zrobić, tak? Hunter Vision mamy, zobaczmy. Slow motion, spowolnione tempo. Latarnia. I przytrzymujemy E, to zbieramy wszystko. Dobra. Trzeba wycraftić sobie. Crafting. Mamy tutaj teraz tak, łuk. I 20 strzał, tak? Nie. Jeden staczek to jest 20 strzał, dobra. W porządku. Więc ten łuczek bym sobie teraz dał na dwójkę. Dobra, to nie wystarczy tylko łuk, to trzeba jeszcze strzały włożyć do kołczana. Przyjemnie to wygląda. Nie strzelam, bo być może będzie jakiś quest na naukę strzelania. Strzelam, że nie strzelam. Oni tak by to zrobili. Szybko biega postać, podoba mi się to. O, dobra. Pogadajmy z braciszkiem. With a bow like this, you have nothing to fear. Unless you get on Marian's bad side again by telling her to cook for you. Even the purest steel and holy water wouldn't help you then. Z takim łukiem nie masz się czego martwić, nawet jeśli dopóki nie powiesz Marii, żeby go gotowała dla ciebie. Wtedy nawet najczystsza stal i święta woda święcona nie pomogłaby tobie. Time's long past. We've explained things to each other and agreed I wouldn't make this mistake again. Speaking of whom, have you seen her anywhere? Już drugi raz nie popełniłem tego błędu. Czy widziałeś ją gdzieś? Be at ease. This time no one lured her into a trap. She left to help the locals.
She'll be back sooner or later. Poszła pomagać ludziom. That sounds like her. You said you could use my help here? Potrzebujesz mojej pomocy? Yes, there are many things we need. Food, most of them all. Potrzebujemy jedzenia. A better archer couldn't be found in all of Sherwood. Before you set off to take from the rich, perhaps you could use your skills to aid us. I'll gladly try out the new bow. Stoke the fire. We're having a roast tonight. I'll leave the meat in storage. Everyone in the village is working so intensely, a small feast should lift their... Okej, okay, czyli musimy... kończy się jedzenie, musimy zapolować na zwierzaki. W dobrym kierunku idę? Tam. No dobra, ale sobie wyjdę tu i pobiegnę tam? Nie, cofniemy się. I tędy sobie wyjdziemy. Mała uczta przyda się ludziom, bo bardzo pracują, więc... tak, Jezu, Little John, świetnie go zrobili, naprawdę gigant. Dobrze, zapolujemy sobie. Zwierzęta, jak to był sens? R. Hunter Vision była na R, ale to najpierw wyjdźmy stąd. W razie nic nie widzę. Żadnego zwierzę. O, jakaś beczka tam jest. Podejdźmy. Takim. Już to za beczka jest. Weźmy to wszystko. Dobra. Piwo znalazłem. O, zielsko też można zbierać. Exp za to jest. No to zbieramy. Zbieramy, oczywiście, że zbieramy. Tu jest jakiś... Co to jest? Pewno. Wrogowie. Się wykrwawił. Przyjemnie się strzela. Co to jest? Jakiś kultyści. Co on wydropił? Pieniądze. A, czy przytrzymać E wystarczy, nie muszę najeżdżać. Kamień, myślałem, że to jest jakiś... Okej, tam ktoś potrzebuje mojej pomocy, jest jakiś kwestior. Wejdźmy sobie. Ale pudło. Mamy pierwszy upolowany. Drugi upolowany. Jeszcze kilka musimy strzelać. Tu nic nie... O! Coś jest? To jest drewno do zbierania, tak? Moss. Mech. Mamy mech, także tutaj idziemy. Dobra, podejdźmy jeszcze sobie tutaj. O, jest, jest kolejne. O, strzelmy. Trafione. I jeszcze gdzieś tutaj biega. Ja mam mam skradanie się. Słyszę. Tam widzę jednego, ale tu gdzieś słyszałem bliżej. Tam przy wodzie jest jeden, tutaj jest drugi. Podbiegnijmy kawałek. O, jest, 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 jest. Patrzcie, biegają. Kto to zobaczył? Dobra, mamy. I to już powinno być starczyć. Nie. Jeszcze. Jeszcze pięć. Mamy. Tutaj. Jak to pięknie ta gra wygląda.
teraz... Jest. Musimy zanieść teraz mięso do składu zapasów i porozmawiać z braciszkiem. To nie robię na razie tych questów tutaj, to zrobię sobie później, może będzie na to misja. Ja na razie po kolei. Po kolei będziemy robić. Redstone no. Tutaj, czyli wzdłuż rzeki będzie most. Chociaż tę rzeczkę jestem w stanie przekroczyć, to nie jest nie wiadomo co. Tak, przekroczmy to sobie. Dobra. Specjalny atak, lewy alt jeszcze. Blok i lewe, dobra. Tutaj jest most. Idziemy. To było do zebrania. Chodźmy. Warehouse. I skład zapasów jest gdzie? To jest to. To jest, czy ja? Nie, to jest w środku. Open storage. Zrobione, zrobione. Zostawiłem tam skóry też, a miałem tylko mięso. Nieważne, pogadajmy z braciszkiem takim. Saints and heavens above, you're back safe and sound, good Robin. Allow me to ask, how was the matter of our does? Was your hunt successful? How long have we known each other that you still need to ask? My eyes haven't failed me this time either. I just hope that there's enough for everyone. Jak please, poszło polowanie? Ile sure razy mam ci powtarzać, że nie musisz wątpić moje umiejętności? I tym razem mnie nie zawiodły. Upewnij się, że wszystko, że dostaniemy ciepły posiłek. By the blessed mother, of course it shall be done. Well fed and under your leadership, they will soon take up proper work. What do you mean by that? The expansion of our settlement, of course. The merry men are starting to run out of breathing room. You are surrounded with many loyal people. Each of them needs a roof over their head. The more houses there are, the more able bodies we have for work. I think I know what you're hinting at, Tuck. Ja wiem, do czego zmierzasz. Have I become that predictable? In that case, I won't beat about the bush. We need wood to construct homes for the village's inhabitants. There's more of us here with each passing day. Potrzebujemy drewna, żeby przyjąć więcej, czyli musimy tak. Pine i stone, czyli kamienie też. Ja tu widziałem trochę tych kamieni, które myśmy tutaj mieli. Ja mogę je tutaj podnosić, czyli musimy zebrać drewno i kamienie. 20 drewna i 10 kamieni. W porządku, zrobimy to zaraz. Te kamienie się tutaj jakoś podnosi? Te się podnosi, jeden. Tu jest podniesiony. Tu jest ktoś do pogadania. No, na razie nieważne. Tutaj jest kolejny kamcorek. Podnieśmy go. I kolejne są tutaj. Czy nie ma tutaj? Nie ma. Gdzie ja biegnę? Może nie idźmy tu. Może na razie tutaj co? Jeszcze nic. O, tędy da się przejść, dobrze. I ja dostałem level. Ja dostałem level, więc zerknijmy. O kurczę, ile ty... Dużo drzew. Ścieżka zręczności, ścieżka cieni, ścieżka wytrzymałości, ścieżka strzał i ścieżka craftu. Oraz ścieżka ostro. Po polsku. Tu mamy po polsku. Co my tutaj mamy? Mogę przeczytać, co to są za skille, co one dają? Domyślam się, że 10 punktów. Domyślam się, że to jest jakieś zdrowie czy coś, ale fajnie by było widzieć, co to jest. Przeczytać? Nie ma żadnego opisu? Dziwne. Ścieżka cieni. O, czekaj, tutaj jest. Dobra, aha, dobra, tutaj widać. Już widzę. Hunter Vision. Hunter Execution Atom Damage. Hunter Vision. Dobra, idziemy w stronę cienia chyba. Czyli to. Będziemy się skradać lepiej, mniej hałasu. Execution max level, tak, czyli żeby zrobić egzekucję,
Chodzi o to, że teraz mamy pierwszy level, to możemy robić egzekucję tylko na przeciwniku, którzy mają pierwszy level. Teraz plus jeden, prawda? Okej. Obrażenie egzekucji. Reaktywacja Hunter Vision. I tutaj co? Slow motion stamina use. Dobra, to jest fajne, ścieżka cieni. Pójdźmy sobie w to. Zakrytujmy. Nie patrzyłem inne, ale ścieżka cieni czy skradanie się może być tutaj całkiem sensowne. Dobra, tu jeszcze podejdźmy. Tutaj też nic nie mamy. Dobra. Okej, moi drodzy, słuchajcie, ale myślę, że takie 30-minutowe odcinki z Robin Hooda wystarczą, więc do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję, że gierka wam się podoba. Dajcie mi znać, co sądzicie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się.